Tam jest grób nieznanego żołnierza, koło grobu nieznanego żołnierza. A w grobie nieznanego żołnierza leży 5 nieznanych żołnierzy z dzielnicy Persenkówka. A na Persenkówce 107 naszych chłopców oddało swoje życie za miasto Lwów. No, proszę Państwa, ja mówiłam, jak wyglądała historia Polski w czasy radzieckie, tak? No a cmentarz to sama historia, to jasne, że Sowieci całkiem zniszczyli ten cmentarz. Prawda, ludzi tych pochowanych nie